Cześć, tu Wanilia. Witam Was w tutorialu na polewę bądź lukier. Tak, i co najfajniejsze jest w tym pomyśle, to to, że nie potrzebujemy w ogóle Fimoliquids ani modeliny. Tak, jest to bardzo prosty sposób. Potrzebujemy wykałaczki bądź czegoś do mieszania. To jest akurat zależne od Was. Kleju Magic. Ja go kupiłam w papierniczym około 2 do 3 zł. I zwykłą farbkę, plakatówkę bądź pastele. Na początku myślałam, żeby zrobić właśnie to z pasteli, ale moje pastele są już na wyczerpaniu, a potrzebuję je też do innych rzeczy. Potrzebujemy też jakiegoś pudełeczka lub pokrywki, gdzie możemy naszą polewę umieścić. To tak. Od razu mówię, że możemy się przy tym troszeczkę ubrudzić. Bierzemy nasz magik i wlewamy troszeczkę do pudełeczka. Wystarczy tyle. Oczywiście zapomniałam dodać, że kolor kolor farby może być dowolny. Moja polewa będzie czekoladowa, dlatego wybrałam właśnie brązowy kolor. Otwieramy i wykałaczką wyciągamy troszeczkę farbki. No, gdzieś tyle. I mieszamy razem z klejem. I taki jest nasz gotowy już krem. Przepraszam, polewa bądź lukier. I możemy dać już go na upieczony wyrób z modeliny. Na przykład na takiego pączka Donata, bo bardzo dużo osób właśnie tak robi i robi właśnie z tym tutoriale. No. I jeszcze dodam, że właśnie nasza polewa będzie schnęła dość długo, bo próbowałam już wcześniej to zrobić, czy to się uda i czy ten tutorial będzie miał w ogóle sens. Próbowałam i schło mi to 3 godziny, tak, gdzieś tak, podobnie do silikonu. Tak, to dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. A jeśli chcecie w ogóle więcej filmików i tutoriali na tym kanale, to kliknijcie przycisk subskrybuj. No to trzymajcie się, no i cześć!